Panie Stasiu, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowę z Tomaszem Rafalskim, politykiem Prawa i Sprawiedliwości, radnym Gorzowa, szefem klubu w Gorzowskiej Radzie Miasta. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trwa zamieszanie, spór, zamieszanie wokół unijnych pieniędzy w województwie lubuskim. Chodzi o zintegrowane inwestycje terytorialne. Część samorządów mówi, że ten podział zaproponowany przez Urząd Marszałkowski jest niesprawiedliwy. Część samorządów mówi, że sprawiedliwy, jak Pan patrzy na ten problem. Ja tą część, która mówi, że jest sprawiedliwy, to przepraszam, ale nie udało mi się zauważyć. Niewiele jest tych głosów lub też są mało słyszalne. Niemniej bardzo słyszalne są głosy tych dwóch dużych ZIT-ów, czyli Gorzowa i Zielonej oraz pozostałych. No, trzeba powiedzieć, około ten obszar obejmuje około 600 tysięcy mieszkańców na milion, to jest całkiem dużo, które nie są zdecydowanie zadowolone z tych rozwiązań, które proponuje Urząd Marszałkowski. I ten głos jest zdecydowanie bardziej słyszalny i dobitny. O czym my mówimy? Bo nasi widzowie mogą nie rozumieć tego sformułowania zintegrowane inwestycje terytorialne. Chodzi o to, że w tej nowej perspektywie unijnej samorządy się łączą w miejskie obszary funkcjonalne. Do tej pory były dwa, Gorzów, Zielona Góra i gminy przyległe. Teraz są cztery. Do tego jeszcze 9 partnerstw. Na to mają być pieniądze dedykowane konkretnie tym samorządom. Na konkretne inwestycje. W przypadku Gorzowa to jest chociażby ulica Kostrzyńska w kierunku oczywiście Kostrzyna, kwadrat, czyli miejsce, plac zabaw dla dzieci, czy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. W poprzedniej perspektywie ponad 300 euro na mieszkańca. Teraz okazało się po roku dyskusji między Urzędem Marszałkowskim a ZIT-ami, że to będzie, na początku tam było mniej, ale teraz stanęło na 184 euro. Prezydent Zielonej Góry ostatnio próbował zabrać głos po konferencji zarządu województwa w Urzędzie Marszałkowskim. Tak. Szeroko komentowane w Polsce, prezydent Zielonej Góry mówi skandal. Skandal mówi też marszałek województwa, która mówi, że tak się nie robi, tak się nie przerywa konferencji. A pan jak patrzy na te całe zamieszanie? Ja patrzę tak, że to tak naprawdę zależało od gospodarza tej konferencji, czy pozwoli się wypowiedzieć drugiej stronie jakby sporu. No bo tam było dużo o prezydencie Zielonej Góry. Czy nie? Tak, było bardzo dużo. W zasadzie głównie było o prezydencie Zielonej Góry, więc wypadałoby mu jednak w takim momencie pozwolić powiedzieć, odpowiedzieć na to, ale no tak, taką formę wybrał. Można powiedzieć, że to była ich konferencja, więc mogli nikogo nie dopuścić i to zrobili, chociaż jest to takie niezgodne z tymi szeroko rozumianymi regułami demokracji, wolności słowa, o których bardzo często mówi Platforma Obywatelska. Uznała, że po prostu powiedzą, co mają do powiedzenia i zdanie innych ludzi ich nie obchodzi i nie interesuje. Kilka dni wcześniej chyba, czy dzień wcześniej nawet, marszałek Jabłoński wypowiadał się swobodnie na sesji Rady Miasta w Zielonej Górze, ale rozumiemy, że te standardy są po prostu zupełnie inne. Platforma uważa, że demokracja jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ona jest u władzy, kiedy ona może decydować, mówić i tak dalej. No ale to nie jest jakiś nowy temat, to jest rzecz powszechnie znana. A czy prezydent Zielonej Góry w pana opinii jest liskiem chytruskiem? Bo tak został nazwany przez jednego z uczestników tej konferencji. Chodziło o to, że Zielona Góra chce dużo kosztem mniejszych samorządów. Czy w pana opinii tak to wygląda, że te duże ZIT-y, takie jak Gorzów i Zielona Góra, które upominają się o większe dofinansowanie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zachowują się jak przysłowiowy lisek chytrus? Znaczy, ja powiem tak, te wnioski do ZIT-ów muszą być bardzo starannie, bardzo dobrze przygotowane, dobrze udokumentowane i wymagają ogromu tak naprawdę pracy, tak? I tutaj teraz też się o tym nie mówi, ale on sprawia, że te nasze samorządy się integrują, współpracują i dążą wspólnie do celu, te, które się zrzeszają w MOF-ach. I to jest też taki czynnik, który będzie zabijał tą współpracę, odpychał te samorządy od siebie, więc jest też to, ten pomysł, to zmniejszanie tych pieniędzy, to zmniejszanie pieniędzy na ZIT-y jest również takie tak naprawdę rozbijające jakieś wspólnoty, więc to nie tylko finansowo przynosi szkodę dla takich miast jak Zielona Góra czy tych MOF-ów, o których mówimy, ale również także dla współpracy na przyszłość dla samorządów takich mniejszych, które współpracują wtedy z większymi i widać, że można zrobić coś razem. Urząd Marszałkowski zdecydował, że nie, my będziemy o wszystkim odgórnie decydować i nie macie nic do powiedzenia. No, taki ich był wybór. Ale z drugiej strony pani marszałek na konferencji zebrała kilkoro samorządowców,
którzy byli i mówili, że oni też chcą sprawiedliwego podziału i te 184 euro według ich opinii jest sprawiedliwym podziałem i tak to powinno wyglądać. No, no tak, to byli samorządowcy związani z Platformą Obywatelską, no co mają powiedzieć. Nawet radni w Gorzowie wstrzymali się w sprawie zwiększenia pieniędzy na ZIT-y i stanęli po stronie Urzędu Marszałkowskiego, chociaż oczywistością jest to, że my jako miasto stracimy na tym i ten budżet będzie jednak mniejszy, inwestycji będzie mniej z tego powodu. No to jeżeli pan jest przy tej uchwale, to warto to skomentować. Chciałbym, żeby pan to skomentował, bo chodzi o uchwały, które zostały przyjęte i w Gorzowie, i w Zielonej Górze, popierające samorządy zrzeszone w ZIT-ach do tego, żeby starać się o większe pieniądze. W Zielonej Górze przyjęto jednogłośnie. Radni Platformy zagłosowali za. W Gorzowie radni Platformy wstrzymali się, ponieważ ich poprawka do tego stanowiska nie została przyjęta. Ta poprawka odnosiła się do Krajowego Planu Odbudowy. Jak pan ocenia tą sytuację? Poprawka nie została przyjęta, była po prostu nierzeczowa. Ona w ogóle nie dotyczyła tego, o czym mówiliśmy i to było taka wrzutka polityczna, żeby tutaj zahaczyć może jakoś o rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze, jeśli można, chociaż no słusznie została odrzucona, bo to do niczego nie przystawało. A ta sytuacja komentuje się sama przez siebie. Radni z Zielonej Góry, radni Platformy Obywatelskiej walczyli razem z prezydentem Kubickim. Przecież nie jest im po drodze politycznie w dużej mierze, bo przecież mówimy o dużym konflikcie między Platformą a prezydentem Kubickim, ale głosowali za takim stanowiskiem, które wzywa do tego, żeby jednak Zielona Góra miała więcej tych pieniędzy, żeby miasto rosło. No jak się zachowali radni gorzowscy Platformy? Zagłosowali za, w zasadzie wstrzymali się, czyli tak naprawdę to tak jakby głos za stanowiskiem pani marszałek, do której i tak, bez tych ZIT-ów mamy wiele zarzutów, jeżeli chodzi o równy podział środków w województwie, więc no to jest przynajmniej oburzające, jeśli nie powiedzieć, że skandaliczne. No szkoda, bo to potężna polityczna, mówiąc kolokwialnie, wtopa. Pytanie, co dalej, bo z jednej strony mamy żądania dużych samorządów, czyli Gorzowa, Zielonej Góry, Nowej Soli. Trzech prezydentów raczej stoi po stronie, że ta pula pieniędzy unijnych dla ZIT-ów powinna być większa. Co się może stać, co się powinno stać, bo prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki mówi wprost. Powinno być dedykowane to samorządom i Urząd Marszałkowski powinien tylko rozdysponować te pieniądze, a nie decydować, na co zostaną wydane. Z kolei Urząd Marszałkowski mówi, że też kreuje politykę w województwie i też chce mieć na to wpływ. Jak w panu opinii skończy się ta cała sytuacja? Pytanie, czy wcześniej nie miał w takim razie wpływu na kreowanie tej polityki? Często słyszeliśmy, że wszystko, co się dzieje w województwie lubuskim, jest dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, co jest oczywiście oczywistą nieprawdą. Powinno się to skończyć jakąś ugodą, tak? Może te dwie strony spotkają się w połowie drogi. No bo w tej chwili jest taki pad, gdzie można powiedzieć, patrząc się po przykładzie tej konferencji, że to jest taka wojna polityczna, bo tu jest gaszenie światła, bardzo symboliczne zgaszenie światła na konferencji prasowej prezydentowi Kubickiemu, daje jasno do zrozumienia, nie będziemy z wami rozmawiać. No, to nie jest droga do znalezienia złotego środka, ale miejmy nadzieję, że zreflektuje się pani marszałek, chociaż która no, ostatnio tych błędów zarówno z Wornem, jak i z rtęcią było więcej. No, tu jest szansa na kolejnego samobuja. No, zobaczymy, jak się zachowa.